Witajcie, z tej strony Majka, to kolejny odcinek ESL News. W dzisiejszym odcinku o ESL Pro Series, DreamHack Summer i wiele, wiele innych. Zapraszam do oglądania. Kwalifikacje do ESL Pro Series Polska sezon 8 na platformie League of Legends i Counter-Strike Global Offensive zakończone. Poznaliśmy tym samym wszystkie drużyny, które już niedługo rozpoczną walkę o 30 tysięcy złotych. W tym sezonie EPS uczestniczyć będzie w sumie 8 rodzimych formacji z dwóch gier. W League of Legends zakwalifikowały się następujące drużyny: Kappa Team, Sample Dex, No Mercy, Lublin Shore, Exilio Gaming, drużyna pierwszej porażki, Black Turtle Gaming oraz Tricked Esport. Natomiast w CSGO rywalizować będą Alsen Team, Dobry Gaming, No Mercy, InShock, klanowa nazwa robocza, Polar 15, Virtus Pro oraz North Star. Pierwsza kolejka Ligi Legend rozpoczęła się już 1 czerwca, natomiast fani Kantera będą mogli śledzić pierwsze mecze dzień później. Wszystko na antenie ESL TV Polska. Niedawno zapowiedziano, że podczas tegorocznej edycji DreamHack Summer w szwedzkim Jönköping odbędą się zmagania na platformie Counter-Strike Global Offensive. Tydzień później ujawniona została informacja, że na liście gier turniejowych pojawi się także League of Legends. W zawodach weźmie udział 8 formacji, 4 z nich zostaną wybrane i zaproszone przez organizatorów, a kolejne 4 sloty przypadną najlepszym drużynom wyłonionych z turniejów kwalifikacyjnych. Oprócz LoL'a i CSGO na DreamHacku zobaczymy również po raz pierwszy zmagania w Hearthstone. Stąd do Jönköping zjadą się czołowi gracze, by tam walczyć o pulę nagród wynoszącą 25 tysięcy dolarów. 12 zawodników zostanie zaproszonych, pozostali 4 zostaną wyłonieni w kwalifikacjach. Jednym z zaproszonych na DreamHack Summer jest Polak Marcin Gnimsz-Filipowicz. Druga kolejka letniej edycji europejskiego LCS dobiegła końca. Na chwilę obecną to Alliance, które wygrało kolejne 2 mecze, zajmuje pierwszą lokatę. Zaraz za nimi plasują się podopieczni SK Gaming oraz Supa od Crew XD. Obie ekipy wygrały 4 z 6 swoich meczów. Czwarte miejsce piastują Millennium i Fnatic. Szósta lokata zajmowana jest po drugiej kolejce przez Copenhagen Wolves oraz Gambit Gaming. Najniższą, 8 pozycję zajmują natomiast reprezentanci Team Rocket, którzy to tych czas wygrali tylko jeden mecz. 27 czerwca zakończył się turniej Plague Monster Cup Summer 2014. Rozstrzygnięto zarówno, kto zajmie trzecie miejsce, jak i komu przypadnie ostatecznie pierwsza lokata. Złoto oraz nagrodę główną udało się wywalczyć polskiej drużynie Lublin Shore, która w wielkim finale ograła SK Gaming Prime. Dobra wiadomość nadchodzi do nas z Alsen Team. Polska organizacja po raz kolejny postanowiła zainwestować w dywizję Counter-Strike Global Offensive, tym razem przyjmując pod swoje skrzydła zespół do niedawna występujący w barwach Xtal Gaming. W składzie znajdują się Mati, Diamond, Realen, Norbiak oraz Michi. Niemiecka organizacja SK Gaming od dłuższego czasu pozostawała bez drużyny CSGO w swoich szeregach. Po długim czasie niespodziewanie pojawiła się wiadomość dotycząca nowej drużyny SK. Skład SK Gaming: XM, Pita, Emilio, Skyten oraz Rock. Zaskakująca informacja dotarła do nas z Dobrego Gamingu. Zespołem żegna się jego najbardziej utytułowany zawodnik Mariusz Lord Cybulski. Wielokrotny mistrz świata w Counter-Strike'u postanowił zmienić barwy i od teraz będzie reprezentował InShock, czyli zespół, do którego nie tak dawno dołączył inny gracz DG, Bartosz Hyperwolny. Tylko 2 Polaków zobaczymy w dalszej fazie europejskiego World Championship Series. Łukasz Tefel-Czarnecki odpadł z grupy H, zajmując ostatecznie 3 miejsce. Mimo dobrego rozpoczęcia rozgrywek, reprezentant Team Dignitas przegrał kolejne 2 mecze, które dzieliły go od upragnionego awansu. Kilka tygodni temu Blizzard ogłosił, że podczas tegorocznej edycji BlizzCon rozegrany zostanie największy turniej w Hearthstone'a. Już poznaliśmy pulę nagród przeznaczoną na te mistrzostwa. Najlepsi gracze z całego świata rywalizować będą o niebagatelną sumę 250 tysięcy dolarów. Do tej pory takie kwoty towarzyszyły rozgrywkom na takich platformach jak CSGO czy StarCraft 2. Teraz do tego grona dołączy Hearthstone. Ciepły piątkowy wieczór był doskonałą porą na pierwsze spotkanie przy kominku zorganizowane przez ESL Polska. 2 tygodnie temu w studiu ESL TV mieliście okazję zobaczyć rozgrywki finału, w których najlepszy okazał się Dawidowski. Drugie miejsce zajął Michał Jędrzejak, radny z Katowic. Poza turniejem dowiedzieliśmy się wielu cennych informacji od ekspertów Gnimsza i Lotara. Dzięki za uwagę, następny odcinek już za 2 tygodnie. Przy okazji śledźcie nas na Facebooku, Twitterze i YouTube. Do usłyszenia.